Wiesz, co mi się podoba teraz w tym pobycie w Lizbonie? Że to już nie jest tak, ej, zobaczmy na mapie gdzieś, tylko wiesz co, w sumie jak pójdziemy tędy i potem pójdziemy tam, to już w sumie będzie całkiem spoko. A pamiętasz, jak miałyśmy taki plan dwa lata temu, wymarzyłyśmy sobie przebywać w Lizbonie przez pół roku? Nas oczarowało to miejsce, że chciałyśmy tu pobyć po prostu dłużej. Tak, a tak to sobie rozłożyliśmy to na raty. Jeszcze nam zostało trochę z takiej półrocznej puli na to, żeby tu pomieszkać. To my ją przedłużmy po prostu, tak. Jakby wykorzystajmy bonus. Tak, ale wiesz co, tak sobie też pomyślałam o takich marzeniach, że bardzo często jest tak, że my rozumiemy to marzenie w takiej kategorii takiej bardzo niedostępnej. No tak, że nam się wydaje. Że... To idzie za tym słowem, faktycznie. Tak, że to jest takie, że to jest taki jednorożec. My sobie kreujemy je na tak daleko wyobrażeniowym poziomie, że nam się wydaje, że one są nieosiągalne i wręcz jakby hołubimy tą nieosiągalność, podczas kiedy mi się wydaje, że gdybyśmy założyli, że to jest takie trochę realizowanie celów, to być może okazałoby się, że tak naprawdę jesteśmy w stanie spełniać sobie te marzenia dużo częściej, niż to się dzieje. To słowo marzenie brzmi tak, że masz takie, to marzenie to na pewno to będzie ta właśnie nieosiągalna rzecz, o której możesz pomyśleć, ale w sumie, no, żeby ją zrealizować, no to na pewno nie w tym życiu. To też może powodować właśnie, że ludzie boją się nawet próbować czasami cokolwiek zrobić, ponieważ boją się tego, że to nie wyjdzie, że o Jezu, na to trzeba czasu. O Jezu, na to trzeba czasu. To tak jakby po prostu, nie wiem, jakby wszystko odbywało się nagle. No tak, hej, dobra, wyobrażę sobie, jestem w Lizbonie następnego dnia, ale może się obudzę następnego dnia w Lizbonie, może teleport jednak istnieje, ale w sumie to nie włożyłem w to żadnego wysiłku, tylko niech to się nagle zrealizuje. Masz tu magiczna pigułka, niech będzie. Albo nawet jeśli nie, to też czasami, ja się też szczerze powiedziawszy, ja się też czasami łapię na tej myśli, że wyobrażam sobie jakiś cel, właśnie jakieś marzenie, do którego chciałabym dążyć i mi się wydaje, że możesz to osiągnąć tak szybko, że ja często sama łapię się na pewnej niecierpliwości związanej z tym, z realizacją takiego marzenia, że przecież skoro wiem, co chcę zrobić, wiem, jakie kroki muszę wykonać, to mam takie, że dlaczego to nie jest już? No to prawda, tak jest. Że my nie, jakby Ale też mając na przykład... Też mając na przykład tak, że jeżeli pomyślisz sobie, czemu mi to już nie wyszło, bo przecież Ania jak to zrobiła, to ona miała już. Nie? Bo czasami jest też tak, że jak masz jakiś punkt odniesienia, tak. Innej osoby zupełnie, która... No bądź może, ale nie jest tobą, nie żyje twoim życiem. No. I nagle masz takie, czemu mi to tak nie wyszło, czemu u mnie to tak nie jest. I właśnie znowu wszystko się potykał ten czas. Pamiętasz ten odcinek Chip's Table na temat Jongkwan, koreańskiej mniszki, która gotuje w zakonie. I ona opowiadała, jakby ta analogia dotycząca sosu sojowego, że proces jego fermentacji wymaga czasu. Z ziarnka soi w ciągu jednego dnia nie otrzymasz sosu sojowego takiego samego, jak mnisi fermentują pokoleniowo. Chodzi mi też o to, że w momencie, kiedy my myślimy właśnie o realizacji naszych marzeń, to poza tym, że nie dość, że blokujemy siebie, tym, jak rozumiemy marzenie, a oprócz tego blokujemy siebie swoją własną niecierpliwością wynikającą z tego, że chcielibyśmy efekt otrzymać już. Co w pewien sposób rozumiem, no bo marzysz o rzeczach wielkich, widzisz, że ludzie realizują te rzeczy wielkie, a czasem zapominasz o tym, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, w którym momencie dana osoba, która w tej chwili zrealizowała swoje marzenia, zaczęła o nich myśleć. To prawda, dokładnie tak jest. I bardzo często jest tak, że wiesz, ty widzisz jedynie już rezultat, a nie widzisz procesów i nie wiesz, ile ten proces w ogóle trwał i co się na niego składało. Zostawię to słowo marzenie, tylko bardziej przejdę do tego planu bardziej, bo tak mi się skojarzyło z bucket list, które wiele osób sobie robi. I sama mam zamiar zrobić takie bucket list, albo mam takie bucket list w głowie i w zasadzie ono się z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień troszkę modyfikuje, no bo różne rzeczy się pojawiają, różne rzeczy odchodzą, bo zostały zrealizowane albo przeżyte w pewien sposób,
albo... Przestały mieć już takie znaczenie? Albo przestały mieć znaczenie, bo to też jest tak właśnie, że czasami coś ci się nagle zachce, na zasadzie kaprysu, co myślisz, o, bo ja to chcę, a to nie było twoje. Ja na przykład na swoim bucket list, gdybym miała tworzyć, ja bym dawała w ogóle przeżycia albo nauka, coś w rodzaju nauczę się takiego języka, bo wiadomo, że to jest coś, co akurat mnie jara. Wydaje mi się, że czasami zatracamy się w tym, że wcale jakby to marzenie może ewoluować. Że ono nie musi być zawsze dokładnie takie, jakby było na samym początku, tylko że ma prawo się coś zmienić po drodze, bo też jakby my dojrzewamy, tak jak twoja bucket list też może się zmienić, bo też może z niej wyskoczyć, bo się okazuje, że w sumie to już nie jest dla ciebie takie istotne. No. I to nie znaczy, że to było złe, że to było dla ciebie kiedyś istotne, tylko po prostu ty też się zmieniasz z czasem, właśnie, prawda, jako człowiek. Właśnie o tym pomyślałam, właśnie o tym takim procesie tego, że to nie tylko jest tak, że dojrzewa, nie wiem, to ziarnko soi, nie tylko dojrzewasz ty, ale dojrzewają też twoje marzenia. I to, że ja kiedyś marzyłam o tym, żeby pojechać na kontrakt do Hongkongu i zrezygnowałam z tego marzenia, bo nie udało się go zrealizować, to nie dlatego, że to jestem taką lamą, że nie potrafię go zrealizować, tylko że on w danym momencie nie czuje już aż takiej potrzeby zrealizowania go w tym kształcie, w którym był. To jest kwestia też właśnie zmiany perspektywy trochę, żeby się nie tak w klapki nie wpaść, że o, bo ja teraz sobie to wymarzyłam, to już musi być tylko tak, bo jak jest inaczej, to już absolutnie... To też nie jest to samo. To w ogóle do dupy już. To nie ma sensu. Tak. Podczas kiedy tak naprawdę przez to powodujemy sobie, czyli wracamy do początku, powodujemy sobie, że te marzenia dalej wydają się jakoś super niedostępne i nieosiągalne. I poza tym my też tak jakby, mam wrażenie, co może też wynikać z tego, że sama popełniałam wielokrotnie ten błąd, z tego, że wyznaczasz sobie, masz jakieś marzenie, tudzież cel, możemy zamówić zamiennie, i nie doceniasz małych kroków, które robisz, żeby on się zrealizował. Że ty myślisz, że to jest tak, że jak tu masz ten cel, to robisz taki po prostu, wiesz, stukasz butami jak Dorotka w Krainie Oz i już jesteś w tym punkcie. Podczas kiedy po drodze jeszcze wydarza się mnóstwo dodatkowych rzeczy, zanim to się wytworzy, tak jak z nauką języka, tak jak z, nie wiem... Sosem sojowym. Tak, sosem sojowym, nabywaniem jakiejś umiejętności, to jest proces. Bo my jakby tak... Mówi się, że... Szczęście to nie jest stan stały, tylko to jest droga do szczęścia. Czemu z marzeniami się nie myśli podobnie? Rzadko się myśli o tym, że jak jest marzenie, to idzie ku niemu realizacja. Bo jak jest to marzenie jest nieosiągalne. I jak zrealizujesz już to marzenie, to już tam jest czarna dziura. Już nic nie ma, twój świat przestał istnieć, bo już zrealizowałeś marzenie i co dalej? No, tak, nie wiem, tak czasem następne. No właśnie. Czasem mam takie wrażenie, ale może to być płynne marzenie też ze względu na moje postrzeganie marzenia, które się w pewien sposób zmieniło, bo ja przez bardzo długi czas też myślałam w takich kategoriach, co przed chwilą przedstawiłam. I póki ja sama sobie nie zdefiniowałam na nowo marzenia, czym ono tak naprawdę dla mnie jest, co na tej liście marzeń się znajduje. I to było w lutym w tym roku tak naprawdę, kiedy ja sobie to marzenie przedefiniowałam, bo zrozumiałam, że moim marzeniem jest tak samo rano wstać, uśmiechnąć się, móc wypić kawę, spotkać się z najbliższymi, albo że przywita mnie partnerka w kuchni, prawda? I to też jest pewnego rodzaju marzenie. Tak! Tylko jakby może nie na tej samej skali, co załóżmy powiedzieć Seed parę miłych słów po koncercie, wiadomo, albo dalej pojechać do Korei i tam przeżyć parę miesięcy życia i obserwować, jak wygląda kultura koreańska, nie tylko na Netflixie na przykład albo na YouTubie, tylko pobyć w tej... To są różne rodzaje marzeń, różne rodzaje celów, planów, pomysłów, które tobie się w głowie tworzą, ale dalej jest to marzenie, prawda? No tak. Bardzo bym chciała, żeby wszyscy nie bali się spełniać marzeń, jakkolwiek to brzmi, żeby po prostu, żeby... To jest, wydaje mi się, że to jest też coś, co mają ci stulatkowie z Japonii. Że mówi się, że ich trzyma przy życiu ta zdrowa dieta, pasja, do której wstają każdego dnia, ale ta pasja jest tym ich marzeniem codziennym, do którego oni wstają i oni dalej idą do tego kroczku kolejnego, tego punktu, który chcą zrealizować i jak go zrealizują, to idą dalej i mają po co żyć, więc to jest to marzenie. Takie mam wrażenie i ja też bym chciała. Ale to też jest kwestia własnej definicji. Właśnie, no to jest
No to jest właśnie to przedefiniowanie. Tak jak jest wielu ludzi, tak też jest wiele definicji tak naprawdę no. tego, jak możesz postrzegać marzenie, bo dla kogoś to, co my mówimy, wydaje się takim naiwnym mówieniem dziewczyn, które mają, nie wiem, zupełnie są oderwane od rzeczywistości, a czasem to jest kwestia po prostu tego, że nie chodzi o to, żebyś myślał tak jak ja, tylko chodzi o to, żebyś rozumiał, że ktoś może pojmować właśnie tą konkretną rzecz w inny sposób. I to w tym mówieniu o marzeniach nie chodzi o to, żeby ktoś ci przyszedł i powiedział, to marzenie jest słabe, tylko chodzi o to, że ktoś chce się z tobą podzielić pewnym celem, bo być może wtedy akurat jest mu łatwiej powiedzieć, że dobra, skoro powiedziałam to komuś, kto jest dla mnie ważny, to teraz czuję się sam przed sobą też dodatkowo zobowiązany, że zacznę to realizować. Powiedzenie czegoś na głos może nawet nie tyle cię zobowiązuje, tylko ty sam przyznajesz się do tego marzenia czasami i wielu osobom jest potrzebne przyznanie się do marzenia tak. na głos komuś bliskiemu, nawet żeby się po prostu podzielić daną emocją, danym wrażeniem, a już przeżyć to z kimś, na przykład wspólnie, to już tak. jest w ogóle cudowna sprawa, że można coś takiego zrobić. Mhm. A propos tego naiwnego gadania dwójki lasek, które twierdziły, że sobie pogadają o marzeniach, to tak sobie myślę, że kurde, ale sama zobacz, ten temat by u nas nie wypłynął, gdyby właśnie nie to przedefiniowanie sobie samemu, przecież my to zrobiłyśmy właśnie wspólnie w lutym mniej tak, więcej, to tak. przedefiniowanie marzeń tak. albo celów. Spojrzenie na to z zupełnie innej perspektywy, nowej mhm. perspektywy. Zobacz, ile rzeczy od tamtego momentu realizowałyśmy krok po kroczku, powoli. No jedna wspierając drugą, robiąc coś innego i dzisiaj siedzimy w Lizbonie tak, i w piątek będziemy na koncercie Andersona Paaka. Co dla mnie jeszcze pół roku temu wydawało się czymś absolutnie nierealnym. To dla mnie dalej jest tak bardzo niemożliwe, że to się dzieje, a jednak się dzieje. I to jest takie po prostu piękne i nie chodzi mi o to, że chciałabym się chwalić tym, że wow, ale mam super życie, że teraz realizuję te marzenia, tylko myślę sobie, że fajnie jest marzyć o takich rzeczach, że w którymś momencie siedzieć na schodach, patrzeć sobie na piękny zachód słońca, myśleć sobie, wow, to się dzieje. Jestem bardzo ciekawa tego, jakie są Wasze marzenia. Plany, cele, mniejsze, plany, większe. Plany, cele, większe. Czy macie jakąś listę, którą wymyśliliście sobie, że w najbliższym lub nawet dalszym czasie sobie chcecie zrealizować? Dajcie znać, co myślicie na temat marzeń. Być może właśnie nasza rozmowa spowodowała, że nie wiem, na przykład stwierdziliście, że w sumie Wasze marzenia wcale nie są aż tak bardzo nieosiągalne, jest to bliżej niż myśleliście do tej pory. Byłoby super, dajcie znać. Możecie też z nami o tym podyskutować na naszej grupie Między Bubskimi i na naszym profilu na Instagramie Być z nami w Lizbonie przez cały czas tak. i na Facebooku Być z nami również i na Twitterze Być z nami również. Wszystkie linki będą poniżej w opisie i te nazwy naszych profili też będą tutaj wyświetlone na ekranie. Powiedziałam to przez Eril, udało mi się! Spełniłam swoje marzenie! Tak. Tylko tak łupałam cały czas na ciebie okiem, patrząc, czy mi przerwiesz, czy nie, a ty tak stwierdziłeś, że Ja spełniłam swoje marzenie, patrząc na zachód słońca, który jest piękny. To tak pompatycznie, tak totalnie pompatycznie brzmi, spełniam swoje marzenie, patrzę na zachód słońca teraz. Ale to nie jest pompatyczne, to ja jest po prostu prawdziwe, nie? Ale to tak, my tak fajnie, tak pompatycznie to tak, I had a dream.